Nie wiedziałam, czy to nie będą moje ostatnie kroki. Ustawić się w szeregu. Trzecia Rzesza chyliła się ku upadkowi, ale nasza sytuacja była gorsza niż kiedykolwiek. Byliśmy więźniami SS, zakładnikami. Wszyscy w szeregu. My, rodziny przeciwników Hitlera. Von Hassel Pirzio Biroli? Jestem. Gerdeler Benigna? Jestem. Cały czas wierzyliśmy, że przeżyjemy, ale jednocześnie byliśmy gotowi, by pożegnać się w każdej chwili. To była wielka zmiana dla nas wszystkich. Zdjęcie z lepszych czasów. Ja z synami Koradem i Robertem. Zabrali ich. Została mi jedynie fotografia i nadzieja, że przeżyję, by znowu ich zobaczyć. Nazywam się Fay von Hassel Pirzio Biroli. To opowieść o mojej odysei, razem z innymi ważnymi zakładnikami z całej Europy. Odysei od śmierci ku wolności. Zakładnicy SS. Podróż w nieznane. Film oparty na wspomnieniach ocalałych. Część dialogów może być autentyczna. Koszmar zaczął się latem 1944 roku. Gestapo, otwierać. Pani von Hassel Pirzio Biroli? Tak. Jest pani aresztowana. Za co? To chyba pomyłka. Nie. I świetnie pani o tym wie. Tak, wiedziałam. Mój ojciec, Ulrich von Hassel, uczestniczył w spisku grafa von Stauffenberga. To była próba zamachu, ale Hitler przeżył. Banda kryminalistów zostanie unicestwiona. Pani synami zajmie się Rzesza. Nie chcę. Proszę, chcę się pożegnać. Byłam załamana, ale dodawałam dzieciom odwagi. Nie bójcie się, idźcie z tą panią. Wystarczy, idziemy. Tak było im łatwiej, ale byłam zrozpaczona. SS polowało na ludzi. Na początku kilku spiskowców im uciekło, jak Karl i Fritz Gerdler, ojcowie Benigny i Jutty. Przeszukać wszystko. Wyglądałam przez okno, kiedy jak na filmie podjechały ciężarówki i SS. Wyskoczyli żołnierze. Myślałam, że są ich setki, choć pewnie było znacznie mniej. Pamiętam, jak stałam na podnóżku. Nagle pojawił się mężczyzna z pistoletem. Jutta i Benigna Gerdeler? O co chodzi? Jesteście aresztowane. Możemy jechać. Jedyną zbrodnią tych dziewczynek było to, że były córkami Karla i Fritza Gerdelerów. Wytrzymamy. Od tej pory były więźniami krwi, jak nazywało nas SS. Więźniowie krwi to krewni ludzi zaangażowanych w spisek. Bracia, matki, ojcowie, siostry, dzieci. Aresztowano zwłaszcza wiele dzieci.
Jedno z ważniejszych pytań brzmi, co Himmler zamierzał z nimi zrobić. Heinrich Himmler, władca obozów koncentracyjnych i czarnego zakonu SS. Po zamachu na Hitlera jego formacja stała się największą siłą w Niemczech. To on decydował o życiu więźniów. Himmler zapewne chciał wykorzystać tych zakładników w negocjacjach z zachodnimi mocarstwami. Choć nie wiadomo dokładnie, co planował. Mógł ich użyć jako karty przetargowej. Gdyby mu się nie udało, ci ludzie by zginęli. Czas śmiertelnego strachu. Dla mnie, dla Benigny Gerdler i jej krewnych, dla wielu innych. Miałam 14 lat i myślałam, że moje życie się skończyło. To było straszne. 15 urodziny obchodziłam w więziennej celi, 31 lipca. Tego samego dnia, co ojciec. Straszliwie płakałam. Zimą 1944 roku Armia Czerwona rozpoczęła szturm na III Rzeszę. Więźniów przewożono z obozu do obozu, zawsze o krok przed zbliżającym się frontem. Na początku 1945 roku Brytyjczycy i Amerykanie nacierali w głąb Niemiec od zachodu. Wojna wkrótce się skończy. Ale czy tego dożyjemy? Szybciej! Była z nami także Ingeborg Schroeder z trójką dzieci. W szeregu. Ingeborg Schroeder? Jestem. Haring Schroeder? Jestem. Hans Dietrich Schroeder? Jestem. Sybille Maria Schroeder? Jestem. Widok dzieci rozdzierał mi serce. Ich ojciec, wojskowy kapelan, był sowieckim jeńcem i przez radio nawoływał do zakończenia wojny. Pani Schroeder, pewnie jest pani zmęczona. Pomóc pani? Nie, dziękuję. To nie kłopot. Nie rozmawiać. Pani von Hassel, zapraszam. I kolejni, szybciej. Naszym strażnikiem był Obersturmführer Stiller. Umieścił nas w medycznym skrzydle koszar SS w obozie w Dachau. Idziemy. Zawsze osadzano nas oddzielnie. Słyszeliśmy przeraźliwe wrzaski i szczekanie psów. Obersturmführer. Słucham. Czy jest tu mój ojciec? Proszę odpocząć, panno Gerdler. Nie wiedziałyśmy nic o ojcu, czy jest w więzieniu, czy wolny. Celowo trzymano nas w niepewności. Zawsze dzieliłam pokój z moją kuzynką, Juttą. To było bardzo ważne. Razem mieszkamy, razem zginiemy. Do tej pory Stiller traktował nas przyzwoicie. Zebrałam się na odwagę. Wie pan coś o moich dzieciach?
Panie Stiller. Czy wyglądam, jakbym pracował w Czerwonym Krzyżu? Nie. Ale ma pan władzę, znajomości. I mam ich użyć dla pani? Ile razy mam powtarzać? Pani dziećmi zajmuje się Rzesza. To lepsze niż zdegenerowana rodzina, której ojciec chce zabić Führera. Deren Großvater den Führer umbringen will und die Moral des Volkes untergräbt. Nie mam nic do dodania. Nie zostało mi już nic. Ale przysięgłam sobie, że wytrzymam. Dla moich synów i dla innych dzieci. Do obozu koncentracyjnego w Dachau trafiło wielu więźniów SS. Byli wśród nich brytyjscy jeńcy wojenni, piloci RAF-u. Byliśmy w niewoli od 5 lat. Ja i mój kolega Wings Day, 12 ucieczek. Zawsze nas łapano. Ręce do góry. Większość moich kolegów rozstrzelano, wbrew międzynarodowym konwencjom. Cel? Pal. Nas nie zabili. Z niewiadomych powodów. Jestem porucznik Bertram James, inaczej Jimmy. Ucieknę przy najbliższej okazji. Wszyscy wysiadać. Przyjęcie w Dachau nie wróżyło dobrze. Na dół. Co się stało? Czy jeniec został ranny w czasie transportu? Zdarza się. Proszę o zgodę na zajęcie się jeńcem. Umieścić ich z więźniami specjalnymi. Tak jest. Udzielam zgody. Szybciej, zanim zmienię zdanie. Do środka. I tak poznaliśmy tak zwanych więźniów specjalnych SS. Jest tu lekarz? Następni? Robi się ciasno. Co on tu robi? To nie szpital. Naprawdę byli specjalni. Na przykład pułkownik von Bonin. Dowodzi pan tu, pułkowniku? Nie, jestem więźniem. Jak wszyscy. W tym mundurze? Pułkownik von Bonin wyróżniał się wśród więźniów, bo paradował w mundurze pułkownika Wehrmachtu. Skąd pułkownik Wehrmachtu wśród więźniów specjalnych? Cóż, zadarł z Hitlerem. Odmówił wykonania jednego z całego mnóstwa absurdalnych rozkazów Führera. Za to trafił w ręce SS i stał się więźniem specjalnym.
W brytyjskiej armii nie uczą salutować? Jimmy, spokojnie. Porucznik Bertram James, 12 prób ucieczki, 890 metrów tuneli wykopanych łyżką i wciąż tu tkwie pod opieką Rzeszy i jej ukochanego Führera. Nie wszyscy podzielają jego poglądy. Zwłaszcza tutaj. Pułkownik Bogisław von Bonin. Naprawdę był wyjątkowy. Siedzieliśmy z ludźmi, których twarze znaliśmy dotąd z gazet. Więźniowie specjalni byli ważnymi ludźmi. Generałowie, premierzy, kościelni hierarchowie. Dziś nazwalibyśmy ich celebrytami. Na przykład Leon Blum, były francuski premier żydowskiego pochodzenia. Pastor Niemöller, odważny teolog i znany przeciwnik Hitlera. Lub Kurt von Schuschnigg, kanclerz Austrii. Najważniejsza jest żelazna wola narodu austriackiego oraz niezłomne przekonanie władz, że Austria musi pozostać Austrią. Czerwień, biel i czerwień do śmierci. Aż do Anschlussu Austrii. Potem też został aresztowany. Był osobistym więźniem Hitlera. Naziści uznali, że warto trzymać tych ludzi przy życiu. Byli zakładnikami, mogli być kartą przetargową w rozmowach z aliantami. Rosjanie są na południe od Berlina, wkrótce zajmą miasto. Nie ma wątpliwości, prawda, pastorze? Amen. Im szybciej skończy się wojna, tym lepiej. Tak pan sądzi? Ale to będzie także nasz koniec. Żyli w zawieszeniu. Pod koniec kwietnia 1945 każdy dzień mógł być ich ostatnim. Trzeba pamiętać, że kilku więźniów specjalnych już stracono. Georg Elser zginął w obozie koncentracyjnym w Dachau krótko przed przybyciem brytyjskich jeńców. W 1939 próbował zabić Hitlera za pomocą bomby. Pisemny rozkaz z Berlina nakazywał, by Elsera zabić po cichu. Miał się wydawać, że padł ofiarą alianckiego ataku. Stracono go, kiedy do Dachau przybyli więźniowie specjalni. Nie wiemy dlaczego. Może ktoś chciał wyrównać rachunki. Możliwe, że chodziło po prostu o miejsce dla ważniejszych więźniów. Przyjmuję zamówienia. Tak, dziś jestem szczodra. Mój miły Augustynie, dobrze? Wszyscy to znają? Tak. O mój miły Augustynie, wszystko minie, minie, minie. Iza Fermeren była słynną artystką kabaretową, ale jej piosenki drażniły nazistów. Teraz bawiła naszych najmłodszych. W obozie ludzie umierali codziennie. Z wyczerpania, od chorób, od kul.
Kiedyś zobaczyliśmy grupę więźniów. Na końcu chyba były zwłoki. Ciągnęło je czterech ludzi. Arm und Händen geschleppt von vier Leuten und dann ein feister SS-Mann krzyknął: Nie patrzcie, to nie wasza sprawa. Gucken Sie weg, das geht Sie nichts an. To było straszne. Nic nie mogłem zrobić. Byliśmy bezsilni. Kilka dni wcześniej w obozie we Flossenburgu Hans Dietrich Schroeder widział, jak innego więźnia specjalnego, pastora Dietricha Bonheffera, zabrano na egzekucję. Powieszono go 9 kwietnia. Dowództwo SS poinformowało Berlin przez radio. Zadanie wykonane zgodnie z rozkazem. Pamiętam dwóch SS-manów. Wrzeszczeli: Bonheffer, wychodzić. Drzwi były otwarte. Nie widziałem, jak schodził. Wtedy nazwisko Bonheffer nic dla mnie nie znaczyło. Śmierć czaiła się tuż obok. O mój miły Augustynie, wszystko minie. Dlaczego wszystko mija? Właśnie. Wszystko jest tutaj. O mój miły Augustynie, wszystko minie, minie, minie. Wszystko jest tu. To było ładne, dziękuję. Naprawdę ładne. Ma pani dzieci? Dwóch synków, 3 i 4 lata, tak jak ty. Możemy się pobawić? Niestety tutaj ich nie ma. A gdzie są? Nasi koledzy z brytyjskiego i amerykańskiego lotnictwa panowali na niemieckim niebie i często przelatywali nad obozem. Nie atakowali go. SS-manów, owszem. Ktoś nas uratuje? Raczej nas zabiją, niż oddadzą. Słysząc huk artylerii, za każdym razem myśleliśmy, że to już, że odzyskamy wolność. Ale zawsze zabierano nas dalej od frontu. Wyjazd o 17:00. Tylko podręczny bagaż. Mamy mało miejsca. Dokąd jedziemy? Panie Obersturmführer, dokąd jedziemy? Celowo nic nam nie mówili. Stale towarzyszył nam strach, niepewność i poczucie bezradności. Co to znaczy? Musi odpocząć. Wstawaj i pakuj się. Proszę, jest w szoku po nalocie. Wyjeżdżamy o 17:00, zrozumiano? Panie Obersturmführer, z dowództwa SS w Berlinie. Znowu nas przenosili w środku nocy. Widok zwykłych więźniów był przerażający. Na nas czekały autobusy. Byliśmy cenni dla SS.
Pani Schroeder, proszę do dzieci. Auf geht's, komm weiter! Haben Sie eigentlich Kinder? Ma pan dzieci? Jak uciszał panią mąż? Na kolanie? Do środka, pani von Hassel. Los, weiter! Kiedy w autobusie zobaczyliśmy ludzi z bronią, nagle straciłam wolę oporu, nawet w głębi ducha. Chciałam tylko, żeby to już się skończyło. Spróbuj zasnąć. Koszmar. Ponura masa więźniów. Nie szli, tylko powłóczyli nogami. Byli krańcowo wyczerpani, ledwo posuwali się naprzód. Ten okropny stukot drewniaków. Bez końca. Pół godziny? Godzina? Nie wiem, ale to było straszne. Wtedy w końcu zrozumiałam, jak potworną władzę miało SS nad tymi ludźmi. To, co widzieli więźniowie, dziś nazywa się Marszem Śmierci z Dachau. W sumie ponad 6 tysięcy zdolnych do pracy więźniów poprowadzono na południe. Mieli tam pracować. W trakcie tego transportu, zwanego Marszem Śmierci z Dachau, wielu zmarło. Więźniowie umierali już na placu apelowym, zanim zdołano zapisać ich numery. Ci, którzy upadli, byli zabijani na miejscu. Dokładna liczba ofiar jest nieznana, ale na pewno przekracza 1000. Było jak ponury sen, koszmar na jawie. Dokąd jedziemy? Na wycieczkę. Tak, może nawet zobaczycie góry. To była prawda. Sądząc po znakach z nazwami miejscowości, jechaliśmy w Alpy. Nie wiedzieli, że amerykańska agencja wywiadowcza OSS obserwuje sytuację i od miesięcy alarmuje Waszyngton, przesyłając raporty o alpejskiej twierdzy SS. Było jasne, że bawarskie i austriackie Alpy idealnie nadają się do wojny partyzanckiej. Dla alianckich strategów był to prawdziwy koszmar, który nagle zaczął się spełniać. Koszmar alianckich strategów. Ufortyfikowany teren między Wiener Neustadt i jeziorem Como, obsadzony przez fanatyków i Waffen-SS, pełen odrzutowych myśliwców i rakiet V2. Alianci postawili na rozwagę. Znając naturę Hitlera, fanatyzm SS oraz fakt, że w tym czasie SS właściwie rządziło w Niemczech, szykowali się na najgorsze. Alpejski bastion był najgorszym możliwym scenariuszem. Musieli się przygotować. Hallein w Austrii więźniowie z obozów budowali bunkier dla nowego Führera, Himmlera. W górach kuto podziemne hale montażowe myśliwców i rakiet.
Teraz do alpejskiej twierdzy mieli trafić zakładnicy. To było ostatnie miejsce, gdzie można było ich nadal więzić bez obaw, że wpadną w ręce aliantów. Amerykański wywiad dowiedział się o transporcie więźniów i obawiał się najgorszego. Alianci bali się tego samego co więźniowie, że dojdzie do masakry. Bali się, że wszyscy ci ważni ludzie, Szusznik i jemu podobni, krewni członków ruchu oporu, zostaną rozstrzelani. Kwaterze generała Aleksandra zastanawiano się nad wysłaniem spadochroniarzy, by uwolnić tych ludzi, ale nie udało się określić ich lokalizacji. Jechaliśmy całą noc. Rankiem 27 kwietnia dotarliśmy do Innsbrucku. Tutaj SS zabrało mi synów, wieki temu. Wjechaliśmy do obozu Innsbruck-Reichenau. Przyjechaliśmy kilka dni wcześniej. Patrzyliśmy, jak nasze bombowce lecą nad przełęczą Brenner, by zgotować Niemcom piekło. Poznaliśmy też sadystycznego łajdaka, Untersturmführera Ernsta Badera z SD, Służby Bezpieczeństwa SS. Boli? Odpowiedz. On i jego ludzie zabiliby nas bez mrugnięcia okiem. To był oddział SD. W zasadzie, kiedy nadejdzie rozkaz, mieli zabić tych ludzi. To byli rzeźnicy SS. Inny rozkaz brzmiał: rozstrzelać więźniów w razie, gdyby mogli wpaść w ręce aliantów. Potem przyjechały autobusy z kobietami i dziećmi członków ruchu oporu. Więźniowie krwi. Pod opieką Obersturmführera Edgara Stillera. Heil Hitler, Obersturmführer. Heil Hitler. Heil Hitler, Untersturmführer. Die Gruppe wird. Mamy już wszystkich. Baraki są pełne. Kobiety będą musiały dołączyć. Dziękuję. Wszyscy wychodzić. Na co się gapicie? Tylko podziwiam widoki. Mógłbym cię powiesić. Pomyślmy, jak najszybciej się stąd wydostać. Słucham? Rozmawiając z SD, więźniowie musieli bardzo uważać. Jedno niewłaściwe spojrzenie mogło zakończyć się egzekucją. Nigdy nic nie wiedzieli. Nasze baraki były brudne, ciasne i pełne wszy. Przepraszam. Mamy tu mieszkać. Oddałbym pani pryczę, gdybym ją miał. Niektórzy będą musieli spać na podłodze. Trzeba się ścisnąć. Proszę wziąć moją pryczę. Albo moją. Dziękuję. Wolę podłogę. Porucznik Bertram James. RAF. Dla przyjaciół Jimmy.
Proszę się zgodzić. I wziąć mój koc. Dżentelmeni, miła odmiana. Ale coś się tam działo. Powiedzmy, że tu jest Innsbruck, a tu Mediolan. Amerykanie pewnie już tam są, może nawet w Genui. To nasza trasa. Wiosną 45 alianci rozpoczęli ofensywę w północnych Włoszech. Większość jednostek niemieckich wycofała się na północ ku Alpom i południowemu Tyrolowi, czyli tam, gdzie SS przetrzymywało zakładników. Pod koniec wojny sytuacja w południowym Tyrolu była bardzo złożona. Stacjonowały tam tysiące gotowych do walki niemieckich żołnierzy. Alianci nacierali na północ, by połączyć się z siłami, które atakowały na południe przez Niemcy i Austrię. Jednocześnie włoscy partyzanci w regionie starali się zająć strategiczne miejsca. To była bardzo skomplikowana sytuacja. Trzy dni przez przełęcz Brenner. To nie, panowie. Przyda nam się ta mapa. Wiele armii poległo na tej przełęczy. Jak to nam? Wcześniejsze próby się nie udały, prawda? Ten włoski generał nie przypadł mi do gustu. O co chodzi, Garibaldi? Generał Garibaldi był sławny, a raczej jego nazwisko. Był wnukiem wielkiego Giuseppe Garibaldiego, który zjednoczył Włochy w XIX wieku. Pewnie dlatego SS go aresztowało razem z innymi znanymi ludźmi. Mógł się przydać jako zakładnik. Jeśli uciekniecie, możecie trafić na cofających się Niemców albo włoskich partyzantów. Co wolicie? Nic. Dlatego pana nie pytam. W przeciwieństwie do was znam drogę przez Alpy. Znajdę własną. Pański wybór. Co o nim myśleć? Nie wiedziałem. Sojusz z nim i z włoskimi partyzantami mógł być przydatny. Przeprowadziłby nas przez ich teren, południowy Tyrol. Tyle powiedział nam Stiller. Obersturmführer? Von Bonin? Chciałbym porozmawiać. Na osobności. Nie pan tu dowodzi. Co mogę dla pana zrobić? Proszę odejść, Untersturmführer. Nie ma pan nic do gadania. Proszę nas zostawić. O co chodzi? Przejazd przez Alpy jest zbyt niebezpieczny. Czyżby? Alianci rządzą w powietrzu. Będziemy doskonałym celem. To mój problem. Jest pan cyniczny. Obaj wiemy, że przegraliśmy wojnę. To defetyzm. Przez niego pan tu jest. Mógłbym kazać pana rozstrzelać. Proponuję skontaktować się z dowództwem we Włoszech i omówić warunki naszego zwolnienia. Proponuje pan? Mam rozkazy i zamierzam je wykonać. Nie tak jak pan.
Po co poświęcać 130 mężczyzn, kobiet i dzieci? Na przełęczy bombowce zmiotą nasz konwój. Mam rozkazy, to byłaby zdrada. Proponuję... żeby wrócił pan do baraku, pułkowniku. Transportbereitschaft her, Oberst von Bonin. Sie hatten ihre Chance. Miał pan swoją szansę. Oby pan nadal miał swoją, Obersturmführer. Panowie, wychodzimy. Nocą 27 kwietnia Stiller załadował nas do autobusów. Szybciej, nie ociągać się. Granaty do autobusu. Wystarczy na nas wszystkich. Garibaldi miał rację, bo z nim mielibyśmy większe szanse. Może, ale mu nie ufam. Byłam na skraju wytrzymałości. Musiałam sobie powtarzać: nie poddawaj się. Przede mną siadła Vera von Schuschnigg z małą Sisi. Urodziła się w obozie. Dziękuję pani von Hassel. To dziecko nie zna niczego poza obozami. Ale pozna. Już wkrótce. Ma pani wieści od bliskich? Gasić światła. Pojazdy miały osłony na reflektorach, ale piloci na pewno widzieli światła, zwłaszcza w kolumnie. Odlecieli. Piękna księżniczka bawiła się złotą piłką przy studni. Wiesz, co się stało? Nie. Piłka wpadła do studni. Księżniczka płakała. Mamo, to amerykańskie samoloty? Już zniknęły. Piłka też.
Matka umiała wspaniale opowiadać bajki. W ten sposób odwracała moją uwagę od wszystkiego, co działo się wokół. Od wystrzałów i strachu. Matka z całych sił chroniła nas przed poczuciem zagrożenia. Próbowała nas uspokajać. Nagle ze studni wyszła oślizgła żaba. Dlaczego płaczesz, moje dziecko? Przyniosę ci piłkę, jeśli obiecasz mnie pocałować. Kocham cię, mamo. Ja ciebie też, księżniczko. To musiało być dla niej bardzo trudne. Zawsze miałam w niej oparcie. Zawsze. Nasz konwój piął się górskimi drogami ku przełęczy Brenner. Zostańcie tutaj. Zachować spokój. Kiepskie miejsce na przerwę. Jesteśmy na widelcu. Może to ich plan. Nie było gorszego miejsca na przystanek. Przełęcz Brenner to główna trasa lądowa między północnymi Włochami i Trzecią Rzeszą. W czasie II wojny światowej miała kluczowe znaczenie. Była często bombardowana, nawet w ostatnich dniach walk, by uniemożliwić transport zaopatrzenia. Uwaga! Zatrzymujemy się? Silnik się psuje. Pojedziemy dalej, kiedy to będzie możliwe. Zostać w autobusie. To rozkaz. Jeśli ktoś ucieknie, jeśli kogoś będzie brakować, zapłacą wszyscy. Upuściłaś. Dziękuję. Bardzo proszę. Liczą, że nas zaatakują nasze bombowce. Granaty załatwią resztę. To bez sensu. A co ma sens w tej wojnie? Ratują własną skórę. Potrzebują nas żywych. Uciekajmy, zanim nas zabiją. Jak? Mamy wyjść z kobietami i dziećmi? Co potem? Pójdziemy sami. Jakże odważnie. Pan mówi o odwadze? Uciekając, narazicie życie nas wszystkich. Wie pan o tym? Nic wam nie zrobią. My siedzimy w tym szambie od 5 lat. Połowa naszych nie żyje. Kapitan.
Captain. Kapitanie. Wings. Wings. Denken Sie doch. Proszę pomyśleć o dzieciach. Jimmy? Jimmy? James? James? Wir sind doch die ersten. Nas zastrzelą pierwszych. Bader nie może się doczekać. Dlatego zostajemy wszyscy. Czy zakładnicy unikną śmiertelnego zagrożenia? To musi być pułapka. Na mój sygnał kobiety i dzieci wychodzą. Reszta zostaje. Czy to jasne? Wersja polska Studio Publishing. Tekst Marcin Skrobosz. Czytał Maciej Orłowski. Ostatnie dni II wojny światowej. Byliśmy zakładnikami SS. My, bliscy członków ruchu oporu wobec Hitlera, razem z jego przeciwnikami z całej Europy. Wystarczy na nas wszystkich. Przemierzaliśmy upadającą III Rzeszę. Nie wiedzieliśmy, dokąd jedziemy. Stale towarzyszył nam strach, niepewność i poczucie bezradności. Dokąd jedziemy? Na wycieczkę. Zabrali mi dzieci. Przy życiu trzymała mnie tylko nadzieja, że jeszcze kiedyś je przytulę. Nazywam się Fay von Hassel Pirzio Biroli. Zgasić światła. Nazywam się Jimmy James, pilot RAF-u. Jesteśmy tu jak na widelcu. Każdy dzień mógł być ostatni. Czy SS nadal nas potrzebowało? A może chcieli się nas pozbyć? Zakładnicy SS. Na ostrzu noża. Film oparty na wspomnieniach ocalałych. Część dialogów może być autentyczna. Liczą, że zaatakują nas nasze bombowce. Ich granaty załatwią resztę. To byłby okrutny żart, gdyby to nasi wysłali nas do nieba. Czy Wings miał rację? Czy tak wyglądał plan SS? Ratują własną skórę. Potrzebują nas żywych. Jeśli uciekniecie, narazicie nas wszystkich. Nic wam nie grozi. My siedzimy w tym szambie od 5 lat. Połowa naszych nie żyje. Kapitanie. Wings. Wings. Denken Sie doch. Proszę pomyśleć o dzieciach. Widok dzieci przypominał mi o synach. Zabrali mi ich. Cierpiałam. Idźcie z tą panią.
Wings. Wings. Jimmy? Jimmy? James? James? To mogła być jedyna szansa. Ale za jaką cenę? Odpuść, Wings. Nas pierwszych zabiją, jak psy. Bade nie może się doczekać. Nie dajmy im powodu. Było mi przykro, że zawiodłem Wingsa. Ale gdybyśmy uciekli SS, zamściłoby się na innych więźniach. Nie mogliśmy spać. Strażnicy z SS zniknęli. Czy to pułapka? Czy czekali, aż spróbujemy uciec? By nas zabić? Wielu bało się najgorszego. Rankiem pojawili się znowu. Policzyć. Są wszyscy Obersturmführer. Jedziemy. Przez przełęcz Brenner wjechaliśmy do południowego Tyrolu, niemieckojęzycznej prowincji Włoch. Okazało się, że mamy towarzystwo. Ktoś za nami jechał. Jechali za nami ludzie Garibaldiego. Szeptaliśmy o tym, uważając na SS-manów. Na pewno nie wojsko. Teraz są dwa. Pewnie włoscy partyzanci szukający Niemców. Możemy porozmawiać? Mamy towarzystwo. Zauważył pan, poruczniku? Partyzanci mogą pokrzyżować pańskie rozkazy. Nie potrzebuję pana opinii. Na pewno? Potrzebuje mnie pan. Wojna wkrótce się skończy, a pan zawiśnie na drzewie. Miałby pan większe szanse, gdyby w najbliższym mieście nas wypuścił. Mam dobrą pamięć i dotrzymuję obietnic. Glauben Sie mir, ich habe ein gutes Gedächtnis. Versprechen halte ich. Befehl ist Befehl. Mam rozkazy. Jako żołnierz powinien pan to rozumieć. Nie tylko ja tu dowodzę. Po takich słowach Bader by pana zastrzelił. Nie chcę tego więcej słyszeć. Czego chciał? Przerwy na sikanie. Ci Angole nie potrafią wytrzymać. Czyż Tiller powiedział Baderowi o naszej rozmowie? Obym nie popełnił śmiertelnego błędu. Untersturmführer Bader wzbudzał strach wśród więźniów, bo był członkiem SD. Ta jednostka słynęła z brutalności, zwłaszcza na tym etapie wojny. Mógł w każdej chwili kazać ich rozstrzelać. Po świcie wjechaliśmy do pięknej doliny Puster. Pod Niederdorfem, po włosku Villa Bassą,
Stiller zatrzymał konwój. Możecie wyjść. Odejdźcie za daleko, a zginiecie. Po dwóch wartowników na autobus. Tak jest. Dowódcy naszego transportu wydawali się zagubieni i zdezorientowani. Fatery? Stiller, tracimy czas. Partyzanci są blisko, a Amerykanie pod Weroną. Nie możemy oddać więźniów żywych, taki mamy rozkaz. Ja tu dowodzę, Bader. Pojedziemy do miasta i spytamy o drogę. Skontaktujemy się z kwaterą SS. Musimy potwierdzić rozkazy. Jak pan chce? Tak, chcę. Oczywiście. Co się stało? Po prostu zniknęli, zostawiając nas w Alpejskiej Dolinie. Siedemset kilometrów na północ serce III Rzeszy waliło się w gruzy. Armia Czerwona weszła do centrum Berlina. Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy, centrala SS, właściwie przestał istnieć. Największym problemem był brak łączności. Nikt nie mógł się z nikim skontaktować, a wysyłanie kurierów z Berlina było praktycznie niemożliwe. Jeden samolot mógł się przedrzeć, ale normalna łączność nie istniała. To był koniec SS. Nie panowali już nad niczym. Wielu wysokich oficerów SS uciekło w Alpy. Wśród nich Ernst Kaltenbrunner, zastępca Himmlera i najwyższy rangą zwierzchnik Stillera i Badera. Uciekł do Altaussee, w Salzkammergut, gdzie czekała na niego kochanka. Kaltenbrunner chciał wykorzystać zakładników do własnych celów, a nie dla dobra nazistów. Chciał ratować własne życie. Znał sytuację zakładników, ale nie wiedział, gdzie dokładnie są. Siedzieliśmy w autobusach całe godziny. Nic się nie działo. Napięcie rosło. To musi być pułapka. Cały czas spodziewaliśmy się najgorszego. To podsycało nasz niepokój. Wszyscy zastanawiali się, co nas czeka. Matka zakazała nam wychodzić z autobusu. Baliśmy się, że jeśli ktoś wyjdzie do lasu, zostanie zastrzelony. Tak, byliśmy zdenerwowani. Co nasi oprawcy robili w Niederdorfie? Czy czekali na rozkaz, by nas rozstrzelać? Kochanie, bądź moja, nie odmawiaj. Iza Fermeren, artystka kabaretowa, próbowała podnieść nas na duchu. Będę ci wierny do 10. Iza Fermeren śpiewała i grała na akordeonie. Die Zeit zu füllen. Auf der Reeperbahn nachts um halb eins. Na Reeperbahn o w pół do drugiej. Hej, śpiewaj. Nie mam ochoty. Śpiewaj dla dzieci. Nie chcę.
Für mich hat sie keine Moral und Aufrüstung. Nie pocieszała mnie. Innych może tak, ale mnie wydawało się, że to niestosowne. Nie byłam w nastroju. Mir war nicht danach, so will ich mal sagen. Nie chciałam zranić Isy, ale też nie byłam w nastroju. Ogromny Londyn ujrzał raz z Irlandii pewien gość. Złocone były tam ulice, każdemu szczęścia dość. Nucił piosenkę o Piccadilly, Strand i Leicester Square. Padiego w końcu tak poniosło, że na głos zaczął śpiew. Długa droga do Tipperary, długa droga, że hej, długa droga do Tipperary, do najsłodszej, miłej May. To były próżne próby przykrycia tragizmu naszej sytuacji. Nic więcej. Mamo, jestem głodny. Cierpliwości. Wkrótce coś dostaniemy. Leon Blum zobaczył przy drodze rzeżuchę. Zaczął wołać, że możemy ją jeść. Nie jedliśmy nic od Reichenau. Garibaldi, ja to zrobię. Wychodzę. Pułkownik von Bonin nadal w mundurze przejął inicjatywę. Przepraszam. Zbyt długo tu stoimy. Po prostu pan wyjdzie? Idę z panem. Nie. Strażnicy raczej do mnie nie strzelą. Ale pan jest wrogiem. Mnie szanują. Wychodzę. Jak pan chce. Na mój sygnał wyjdą kobiety i dzieci. Reszta zostaje. Czy to jasne? Kto tu dowodzi? Hauptscharführer Hermann. Scharführer. Od wyjazdu nie dostaliśmy wody ani jedzenia. Proszę wracać do autobusu. Powiem wprost. Kobiety i dzieci są głodne. Niewiele nam zostało. Gdzie jest prowiant? Przynieść prowiant. Zadowolony? Ten konwój nie może tu zostać. Jesteśmy idealnym celem dla bombowców. Nic na to nie poradzę. Zabieram kobiety i dzieci do miasta. Pomożemy Sturmführerowi znaleźć kwatery i żywność.
Na pana miejscu bym tego nie robił. Stać, bo będziemy strzelać. Wiedziałam, że ryzykujemy, ale czuliśmy, że to nasza szansa. Teraz albo nigdy. Tak czuliśmy. Wszystko albo nic. Trzymać się razem, Bonin. Bo będziemy strzelać. Baliśmy się mniej. Trudno to wyjaśnić. Albo człowiek coś robi, albo nie. Byłam tuż za Boninem. Powiedział, że mamy iść do miasta, że tam nikt nas nie zastrzeli. Zaczepiajcie ludzi. Pomogą nam. Usiedliśmy na rynku i zaczęliśmy wyjaśniać, kim jesteśmy. Rozmawialiśmy z ludźmi, przedstawialiśmy się. Tak było bezpieczniej. Zostaliśmy porwani i nikt nie wiedział, gdzie jesteśmy. Tam zostały autobusy pełne ludzi. Von Bonin? Co tu się dzieje? Spokojnie, Untersturmführer. Chcecie uciec? Pomagamy wam szukać kwater. Zaraz zobaczysz, kto potrzebuje pomocy. Na kolana. Zamknij się i klękaj. Nie, potrzebujemy każdego żołnierza. Ty idioto. Czeka cię sąd wojenny. Bonin, pozbędę się was, kiedy umrzecie. Tak, to są moje rozkazy. Był zupełnie nieprzewidywalny. Któregoś dnia mógł po prostu wstać lewą nogą i uznać, że chce rozstrzelać tych ludzi, że ma ich dość, że ich zabije. Ten człowiek i jego podwładni zabiliby nas przy najbliższej okazji. To było jasne. Ale najpierw chwila wytchnienia. Ratusz w Niederdorfie nie przypominał luksusowego hotelu, ale wtedy siennik lub materac był szczytem marzeń. W końcu mogliśmy coś zjeść. Mieszkańcy miasta byli dla nas przemili. Byliśmy wzruszeni ich gościnnością. Dziękowaliśmy Bogu za tak ciepłe przyjęcie. Pięknie pachnie. Gorące. Na chwilę SS straciło nad nami władzę. Włoski partyzancki generał Garibaldi wykorzystał okazję. Uciekł i skontaktował się z partyzantami, którzy śledzili nas od przełęczy. Chciał przejąć dowództwo, ale miał kłopoty. Choć partyzanci nazywali się garibaldystami. Sante Garibaldi był wnukiem narodowego bohatera Włoch Giuseppe Garibaldiego, ale nie miał bezpośrednich związków z garibaldystami.
Garibaldyści nosili czerwone chusty, byli lewicowi, wielu było komunistami. Istniały też ugrupowania partyzanckie o innych poglądach, ale wszystkie miały jeden cel – wyrzucić Niemców z Włoch. Na początku partyzanci, w tym garibaldyści, prowadzili klasyczną wojnę partyzancką. Ale jesienią 1944 byli już dość silni, by realizować większe operacje przeciwko wojskom niemieckim i oddziałom włoskich faszystów. In grado di condurre operazioni militari anche complesse contro le forze tedesche e le forze della Repubblica Sociale Italiana. Przy pomocy tych ludzi Sante Garibaldi chciał uwolnić zakładników. W ten sposób chciał dorównać legendzie dziadka. Chciał być wyzwolicielem i partyzanckim dowódcą. Chciał zorganizować akcję uwolnienia zakładników. Co dalej? Wieczorem 28 kwietnia to pytanie dręczyło wszystkich. Ale na razie byliśmy szczęśliwi. To dopiero poprawa. Zdecydowanie. Odrobina luksusu. To pokój dla dwóch Garibaldi. Generale, jestem dowódcą partyzantów w Dolinie Puster. Co to znaczy? Proszę mi więcej nie przerywać. Na pana miejscu bym się zbierał. Tutejsi partyzanci są szybcy. A nasz dowódca jest porywczy. Nigdy nie wiadomo, co zrobi. Idziemy. Komandante, andiamo. Signori. Panowie. Cóż, to ci poprawa. Wielka. Mamy łóżko. Może najgorsze za nami. Ale noc nie była spokojna. Za Führera. Na zdrowie. Bonin to zdrajca. Powinienem go zabić. Ich wszystkich. Tak jest. Muszą pić? Alianci nadchodzą. Boją się. To wina Żydów. Amerykanów. I bolszewików. Te świnie dostaną, na co zasłużyły. SS-mani upili się i wpadli w szał. Było niebezpiecznie. Czy Stiller i Bader skontaktowali się z dowództwem i dostali zgodę, by nas zabić? Chyba nie. Inaczej już byśmy nie żyli. Kiedy nad Niederdorfem zapadał zmrok, byliśmy jak susz, który potrzebuje jedynie iskry. Oficerowie w konwoju z zakładnikami nie mogli skontaktować się z dowództwem. Przez to sytuacja była jeszcze groźniejsza. Wystarczył kaprys Badera lub Stillera, by ci ludzie zginęli. Te ostatnie 2-3 dni były bardzo niebezpieczne.
Dzień później, 29 kwietnia 1945 roku, Amerykanie wyzwolili obóz koncentracyjny w Dachau. Odkryli coś strasznego. Półżywych więźniów, zwiezionych przez SS ze wschodu i północy, tuż przed oswobodzeniem. Pociąg pełen zwłok. Niewyobrażalny koszmar. Amerykanie byli zaskoczeni i przerażeni. Wielu pałało żądzą zemsty. Chcieli zabić odpowiedzialnych. Znamy przypadki amerykańskich żołnierzy, którzy wstrząśnięci potwornym widokiem zabijali obozowych strażników. Czasem strażników wskazywali więźniowie. Innym razem byli zatrzymywani. Z Dachau mamy udokumentowane relacje o strażnikach zastrzelonych przez amerykańskich żołnierzy. W sądzie SS-mani przyznawali później, że mieli spalić obóz miotaczami płomieni. Kwietnia 1945 roku. To była niedziela. Stiller pozwolił nam iść na mszę. Pułkownik von Bonin uciekł. Szukał oddziałów Wehrmachtu. Idziemy. Uważajcie. Wszystko przeszukać. Bonina zabić na miejscu. Baczność. Pułkownik von Bonin. Połączcie mnie z naczelnym dowództwem we Włoszech. Z generałem Rottingerem lub Wittinghoffem osobiście. Tak jest, ale nie mamy łączności. Próbujcie, aż się połączycie. Nie mamy czasu. Szukać. Niederdorf, Adler. Niederdorf, Orzeł. Szukać. Drugie piętro. Tu Bocen, pułkowniku. Dawaj. Tu von Bonin. Generał Rottinger. Dzięki Bogu. Sprawdzić wszystko. Jestem w Niederdorfie z grupą więźniów specjalnych. Pastor Niemöller, bliscy Schuschinga i Stauffenberga. SS chce ich zabić. Bonin, znowu pan. Tym razem pan zginie. Obersturmführer, milczeć. Wojna skończy się w ciągu tygodnia. Wie pan o tym. Z kim pan rozmawiał? Proszę pomyśleć, co dalej. Zabrać go. Tak jest. Idziemy. I pilnować.
30 kwietnia Amerykanie zajęli Monachium. To tam zaczęła się kariera Hitlera. Teraz dobiegła końca. Tego samego dnia Hitler popełnił samobójstwo. Wcześniej wyrzucił Himmlera za jego tajne negocjacje z aliantami. Mordercza gra się skończyła. Stiller, co pan robi? Niszczę pańskie rozkazy i przekazuję dowództwo Komitetowi Więźniów. Oszalał pan? To ważne dokumenty. Von Bonin zawiadomił Wehrmacht. Za chwilę tu będą. Nie mają tu władzy, na Boga, Bader. Nie mogę połączyć się z Kaltenbrunnerem. Zostaliśmy sami. Mam rodzinę, musimy się zachowywać. Jeśli pan to zrobi, zastrzelę pana. Jeśli Wehrmacht zacznie strzelać, my też. To koniec, Bader. Teraz za więźniów odpowiada kapitan von Alvensleben. Panowie, proszę ze mną. Proszę odłożyć broń. Bader. To jeszcze nie koniec. Niezły spektakl. SS zrozumiało, że lepiej uciekać. Stać. SS-mani do środka. Heil Hitler. Heil Hitler. Pani von Hassel. Zwei Kinder. Mam dwoje dzieci, jak pani. Zdjęcie moich synów. Nie potrafię opisać, co czułam, trzymając je w dłoni. SS opuściło Niederdorf bez wystrzału. To zakrawało na cud. Przestaliśmy się bać. SS oznaczało śmierć, a Wehrmacht mógł oznaczać życie. Jestem kapitan von Alvensleben. Przejąłem dowodzenie transportem. Od tej pory jesteście pod opieką Wehrmachtu. Pod opieką Wehrmachtu? To brzmiało dziwnie. Wings i ja od 5 lat próbowaliśmy im uciec. Ale w tej sytuacji... Jak się nazywacie? Hans Dietrich Schröder. A ty? Sibylle Maria Schröder. Sissi von Schuschnigg. Sissi. P.
1 maja powitaliśmy w nierealnie pięknym miejscu w górach. W luksusowym hotelu nad jeziorem Prax, wciąż uśpionym. Pierwszy raz byłem w hotelu. Niesamowite wrażenie. Nigdy tego nie zapomnę. To były najwspanialsze chwile w moim życiu. Dano nam nowe życie. Ale nie potrafiłam się cieszyć. Opłakiwałam ojca powieszonego przez nazistów i martwiłam się o synów. Czy żyją? Gdzie są? Przepraszam za chłód, pani von Hassel. Przyniosę koce. Jest wspaniale. Dziękuję. Ja również. Mogę wejść? Proszę. Zimno tutaj. Może pani usiądzie? Proszę mówić otwarcie. Dowiedziałem się, że pani ojciec bronił się zgodnością. Nie ugiął się przed Trybunałem Ludowym. Pozostał wierny swoim poglądom. Szczere wyrazy współczucia pani von Hassel. Mein aufrichtiges Beileid, Frau von Hassel. Danke, Oberst. Dziękuję. Ulrich von Hassel. Ulrich von Hassel, Wilhelm Leuschner, Josef Wirmer i Karl Gerdeler są zdrajcami bez honoru. Spiskowali z grupą oficerów, by zamordować Führera. Gerdeler szpiegował dla naszych wrogów. Dlatego zostają skazani na śmierć. Powiedziano nam, że ojciec nie żyje, że umarł na rzeźnickim haku. Chwyciłam matkę, przytuliłyśmy się, rozpłakałyśmy. Tak dowiedziałam się o śmierci ojca. So habe ich das Tod meines Vaters erlebt. Ojciec Benigny, Karl Gerdeler, został skazany na śmierć w lutym 45. Oto jego ostatnie zdjęcie. Jego brata Fritza, ojca Jutty, stracono kilka tygodni później. To było odważne. Jesteśmy pańskimi dłużnikami. Nie mogłem postąpić inaczej, poruczniku. Na moim miejscu zrobiłby pan to samo. I wtedy radio nadało wieści, na które wszyscy czekaliśmy.
O północy niemieckie radio podało, że Adolf Hitler zginął w kancelarii Rzeszy. Do ostatniego tchu walcząc za Niemcy przeciwko bolszewikom. Drugiego maja jednostki Wehrmachtu i SS we Włoszech skapitulowały. Kilka dni wcześniej partyzanci zabili włoskiego dyktatora Mussoliniego i jego kochankę. Wojna we Włoszech dobiegła końca, tydzień przed resztą Europy. Amerykanie bez trudu przeszli przełęcz Brenner. Opór stawiła tylko grupka fanatycznych SS-manów i dzieci z Hitlerjugend. 3 maja bez walki Amerykanie zajęli Innsbruck. Amerykańska armia stała u bram Niemiec. Kapitulacja wojsk niemieckich we Włoszech oznaczała, że to koniec koszmaru aliantów, że nie czeka ich obleganie alpejskiej twierdzy. Ta groźba zniknęła raz na zawsze. Czwartego maja pierwsze amerykańskie oddziały dotarły nad jezioro Prax. To był długo oczekiwany dzień wyzwolenia. Ale po tylu latach w niewoli trudno było to pojąć. Obległa nas amerykańska prasa. Zamyślony von Bonin. Mała Sissy Szusznik i jej mama Vera były ulubienicami dziennikarzy. Pastor Niemöller ze swoją fajką i rodzina Schröderów. Od tamtej pory bardzo lubiłem Amerykanów. Uratowali mnie. Pułkowniku? Pułkownik von Bonin trafił do niewoli, jak inni niemieccy żołnierze. Jeśli mógłbym coś zrobić, pułkowniku? Zobaczymy. Dziękujemy. Wiedziałem, że choć przeżyłem tak wiele, nienawiść nie zawładnie moim sercem. Amerykanie przewieźli uwolnionych zakładników do Neapolu. Leon Blum i jego żona. Kurt von Szusznik w rozmowie z Amerykanami. Pastor Niemöller. Alexander von Stauffenberg, brat zamachowca. Wielu więźniów trafiło na Capri, gdzie ich przesłuchiwano. Amerykanie chcieli wiedzieć, kogo uwolnili. Ale dzieci świetnie się bawiły. Dla mnie Capri było jak wakacje pełne spokoju, wypoczynku i przygód. An schönen Erlebnissen und an es klingelte Sissy kam
Zadzwonił dzwonek, przyszła Sisi. Czasem do niej jeździliśmy amerykańską taksówką. Zawsze mieliśmy czas na zabawę, południowe słońce. Świat był wspaniały. Ale nie dla mnie. Nie dostrzegałam piękna wyspy. Myślałam tylko o moich synach. Szukaliśmy ich. Gdzie byli w tym zniszczonym, morderczym świecie? To był cud. Moja matka znalazła ich w sierocińcu. Corrado? Roberto? Roberto. Mama. Jedna z najszczęśliwszych chwil w moim życiu. Doskonale to pamiętam. Podbiegliśmy do mamy, stała w wejściu. Nie było smutku. Mama się śmiała. Natychmiast poszliśmy oglądać dom babci. To był szczęśliwy dzień. Pamiętam go dzięki mojej matce. Znowu razem. Ale coś nam zostało z tych dni. 55 Jahre lang. Przez 55 lat nie mogłem o tym mówić. Po 45 roku my, dzieci, powinniśmy przejść psychoterapię. Było ciężko. Wtedy nikt nie chciał o tym wszystkim rozmawiać. Ojciec zawsze mawiał, żebyśmy zaczęli od nowa. Wielu ludzi mówiło, że chce zapomnieć i zacząć nowe życie. Od 1945. Hans Dietrich Schroeder został duchownym jak jego ojciec. Benigna Gerdeler-Klemm została pomocą medyczną. Jutta Gerdeler-Tomiński została rolnikiem. Porucznik Bertram Jimmy James wrócił do latania, potem został dyplomatą. Bogisław von Bonin brał udział w tworzeniu Bundeswehry. Edgara Stillera skazano na 7 lat więzienia. Ernst Bader został policjantem, nigdy nie stanął przed sądem. Zakładnicy SS nigdy nie zapomnieli tych dni zawieszenia między życiem i śmiercią. Wersja polska, Studio Publishing. Tekst Marcin Skrobosz, czytał Maciej Orłowski.